Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj, chwilkę sobie porozmawiamy. Myślę, że jestem Wam winien taki film, dlatego że wczoraj, czyli w poniedziałek, dostałem informacji jak dużo osób użyło mojego kodu z Heleveitora i powiem Wam, że ta liczba jest naprawdę ogromna. Więc dzisiaj będę chciał, nie mogę Wam powiedzieć oczywiście dokładnie tej liczby, ale powiem Wam mniej więcej jakie to są widełki, żebyście mieli tego świadomość. No i oczywiście będę chciał Wam serdecznie za to podziękować, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. Zanim im jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę świetne gierki, świetne karty podarunkowe w bardzo, bardzo niskich cenach. Wszystkie linki macie w opisie, możecie korzystać i oprócz tego macie jeszcze kodzik neutral, który daje Wam 3% zniżki przy każdym zakupie. Zaprezentuję teraz jak on działa. Weźmiemy sobie na przykład Drift21, taką giereczkę. Kosztuje ona najtaniej 9,58. Klikamy kup teraz, no i pytają nas czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Klikamy tutaj, wpisujemy neutral, klikamy za Stosuj. No i jak widzicie mamy 3% zniżki myślę, że naprawdę warto i polecam. Druga sprawa to jest Instagramy Kto tam śledzi jakoś bardziej kanał, kto jest na przykład na Discordzie wie, że bodajże w sobotę założyłem Instagrama. Nie będzie to taki typowy Instagram, żebym tam wrzucał swój ryj czy coś, bo nie lubię tego jakby robić. Także już mam tą kamerkę na filmach, to jestem z siebie dumny, można by powiedzieć. Ale generalnie ten Instagram będzie taki bardziej shakesowy, ale do tego również zaraz przejdę. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o o tym, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Jutro już postaram się wrzucić jakieś loszki, myślę, że ne tutaj z Wojownika, pojutrze tak samo coś tam o druida mnie ostatnio prosiliście więc może z druida jakieś loszki coś tam generalnie podziałamy no a dzisiaj taki krótki filmik pogadankowy więc pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę subskrybujcie z dzwoneczkiem w tym momencie kto jeszcze tego nie robi i wbijajcie na discorda, wbijajcie na twitcha i wbijajcie przede wszystkim na instagrama do którego zaraz przejdę wszystkie linki są oczywiście w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu więc tak, może zacznę od instagrama, bo to będzie taki krótszy temat, można by powiedzieć po pierwsze założyłem instagram bodajże w sobotę. Do czego on mi będzie służył? Jeżeli pojawi się tam moja morda, to naprawdę sporadycznie, rzadko i raczej nie przewiduję tego. Będzie to Instagram głównie do rzeczy shakesowych. To znaczy, jeżeli będę miał jakieś tam kooperacje, powiedzmy, z shakesem, czy coś takiego, coś tam się będzie działo, no to będę wstawiał wam jakiś tam pościg, jakieś tam zdjęcie na ten temat. Kody przede wszystkim. Kody będę wam na tym Instagramie wrzucał. W ogóle planuję sobie ogarnąć takie grafiki specjalne pod te kody. Żeby na przykład jak teraz widzicie mam jeszcze aktywny swój kod na W54, który widzicie w opisie mojej postaci. Żeby jakiś ładny banerek gdzieś tutaj w rogu w kadrze sobie wisiał z tym kodem. I taki też baner będę wstawiał na przykład na Instagrama, żebyście również o tym wiedzieli. Nie tylko na starty serwerów, ale generalnie wszystkie kody jakie tylko... Można powiedzieć, dostanę w przyszłości. Instagram to jest od razu, powiem, neutral oficjal, taką sobie nazwę dałem. To tam tylko nazwa to bez znaczenia. Jak widzicie, tutaj jest w opisie, została dodana, więc możecie wbijać i tego Instagramka followować. Oprócz tych wszystkich moich kooperacji, jakichś tam rzeczy związanych powiedzmy shakesowo ze mną, myślę, że jeszcze może coś takiego wprowadzę, jak jakieś ciekawostki z shakes, czy coś tego typu. Zrobię sobie też pod to specjalną grafikę i po prostu będę wrzucał raz na jakiś czas, na przykład czy wiecie, że przedłużając tyle i tyle gry Fosmoka, nie wiem, będziecie musieli wydać tyle i tyle grzybów i wtedy on będzie na zawsze, nie? Tego typu rzeczy to jeszcze jest wszystko do przemyślenia, póki co chcę zebrać tam troszkę osób, chcę, żebyście się tam zgromadzili jakoś bardziej licznie chociaż zdaję sobie sprawę, że z Instagrama y, tak dużo osób nie korzysta można, w sensie no korzysta spora, ale może w tym community akurat nie, y, no ale żeby tam troszkę się was zebrało i wtedy coś tam ruszymy, coś zaczniemy ja cały czas na tym, nad tym myślę y, więc y, no myślę, że jak na przykład nie wiem, siedzicie bardziej na Instagramie niż na Discordzie, to szybciej się dowiecie o tym kodzie, bo ja to tam będę wstawiał jak będzie jakiś nowy y, i głównie po to, żeby szybszą też komunikację y, na tej platformie jakąś tam z wami mieć więc wbijajcie, followujcie tak jak mówię, link macie w opisie tego filmu, macie w y, przypiętym komentarzu i możecie sobie wyszukać po prostu neutral, oficjal, bez żadnej spacji, bez niczego, y, tak jak tu jest napisane. No i okej, okay, teraz myślę, że możemy przejść do mojego kodu o co chodzi z tym kodem oczywiście jak pewnie wiecie był kod z Helleveitora ten kod był tylko przez 3 dni aktywny to też myślę, że trzeba podkreślić bo tylko przez 3 dni mogliście go używać no i ostatnio wbiłem sobie na film Dorzera z ciekawości bo on tam właśnie mówił o czymś w sensie po tytule, bo on tam po niemiecku mówi ja tam mam napisy włączone ale, ale generalnie no wiadomo jak to się ogląda ja po niemiecku nie rozumiem za dużo więc wszedłem no i z tych napisów wynikało że on wam dziękuję, że to jest taka potencjałka Mężna liczba, właśnie użyć jego kodu, bo on również miał swój kod. No i yy, w sumie stwierdziłem, że ja nawet nie pytałem, ile, ile osób z Was użyło tego kodu. Więc zapytam z ciekawości, czy faktycznie to jest taka duża liczba. Bo podejrzewam, że Dorzer zrobił na pewno dużą, bo Dorzer to jestem taki ja, tylko że z Niemiec, nie? W sensie myślę, że takie porównanie jest dobre. Co prawda, patrząc ogólnie na kanał i tam na wyświetlenia, robi troszkę mniejsze. Ale mimo wszystko yy, jednak każdy kojarzy, kto to jest Dorzer i myślę, że większość z niemiec właśnie używa jego kodu yy, Także stwierdziłem, że se to porównam On oczywiście też nie mówił dokładnej liczby yy, No ale no, z ciekawości po prostu yy, No i okej, okay. czemu tu mi się w ogóle tak dziwnie zrobiło w tym opisie? Dobra, nieważne. Yy, no i okej, okay. i zapytałem i wczoraj dostałem właśnie informację rano yy, że liczba użyć tego kodu z Helewatora przez te 3 dni była ogromna Jaka to była liczba? Tak jak mówię dokładnie wam nie mogę powiedzieć ale jeżeli weźmiecie sobie liczbę moich subskrypcji aktualnych, które mam w tym momencie, jak nagrywam, czyli to jest tam niecałe 16 tysięcy, i jak pomnożycie tą liczbę razy 4, to mniej więcej wyjdzie wam liczba użyć mojego kodu. Nie, jest to oczywiście dokładnie tak jak powiedziałem, jest może troszkę więcej, może troszkę mniej, no ale coś koło tego, nie? żebyśmy wiedzieli o jakich liczbach rozmawiamy. Także powiem Wam, że byłem w szoku. Byłem w szoku, no bo jednak patrząc na wyświetlenia tych filmów o kodzie, które były oczywiście duże, bo tamte filmy robiły około 8-9 tysięcy wyświetleń, patrząc na liczbę moich subskrypcji, czyli te 16 tysięcy, w tym momencie niecałe, no to jednak nie spodziewałem się, że aż tyle jeszcze osób tego użyje. Oczywiście wiadomo, kod był dostępny dla wszystkich, więc tak jak mówię, raczej większość gra przynajmniej na dwóch kontach, w sensie wydaje mi się, że więcej graczy ma więcej niż jedno konto na różnych serwerach, aniżeli tylko jedno. Konto, więc to, jakby oczywiste, że używali, te, ta sama osoba używała tam na kilku swoich kontach, to też się oczywiście liczy. Zdaję sobie sprawę, że były osoby, które zakładały specjalnie konta, żeby tego kodu użyć. Za co wam oczywiście pięknie dziękuję, bo to również się wlicza do statystyk, nie? To jest jakby ja jestem zadowolony i wszyscy są generalnie zadowoleni, no ale właśnie. Mimo wszystko, dziękuję Wam pięknie za to, że to głównie dzięki Wam. W sensie ja uważam, że ja dość dobrze te swoje kody promuję, że jakoś to mam przemyślane i jakoś to tak robię, żeby faktycznie dużo osób tego kodu użyło, ale no jednak widać, że tyle osób ja tutaj nie uzbieram więc to głównie dzięki Wam, dzięki temu, że podajecie dalej w swoich gildiach te kody, że nie wiem, to wysyłacie do jakichś swoich znajomych, że to generalnie podajecie dalej, tak jak mówię, do innych ludzi, rozsyłacie to, to dzięki temu ta liczba staje się coraz, coraz większa, że używacie to właśnie na wszystkich swoich kontach, jakie tylko macie, oczywiście na różnych serwerach, żeby tu była jasność i generalnie, że tak aktywnie, tak się angażujecie w to wszystko, to głównie dzięki Wam taka liczba tych kodów tutaj jakby została została użyta, nie? W sensie, no tyle osób użyło tego kodziku. Także pięknie Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziemy tak dobrze działać. Jest to jedna z najwyższych liczb użycia tego kodu i tutaj ktoś może sobie pomyśleć, że e, na pewno kłamie, bo kod miał na przykład jeszcze Mandio, który no jest jednym z największych youtuberów czy tam influencerów, jak zwał tak zwał. Kod miał tam jeszcze chyba Evron nawet, czy i tak dalej, no ale właśnie różnica jest taka, że oni tych swoich kodów za bardzo nie promują. Generalnie no robią minimum to, bo oni wiadomo, to myślę, że nie ma co ukrywać, że oni w tą grę grają bo ją promują i jest to sponsorowana gra, zresztą oni sami o tym mówią, natomiast ja pieniędzy za to nie dostaję, a mimo to myślę, że o wiele bardziej się angażuję w tą promocję no i dlatego wychodzi tak, że youtuberzy stricte shakesowi, czyli na przykład ja, czyli na przykład Dorzer, mają tych użyć tego kodu więcej, aniżeli takie kolosy, można powiedzieć, YouTube'owe. więc tak jak mówię pięknie wam oczywiście za to dziękuję w ogóle byłem fryzjera i wyglądam jak jajo na tej kamerce, ale no to już trudno Mm, nieważne. Pięknie wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziecie tak aktywnie używać moich kodików. Ja zawsze wam powtarzam, że nawet jak nie zamierzacie grać na W54, to możecie zrobić. Na przykład, W54, generalnie mi chodzi o nowe serwery. To możecie ten kod zrobić to konto, użyć tego kodu, pobawić się za te grzyby, bo i tak dostajecie za darmo. Czy nawet zostawić po prostu to konto do obserwowania topki, bo dużo osób tak robi. No ale mimo wszystko, użycie tego kodu się zaliczy, że tak powiem. No i po prostu będziecie liczeni do statystyki. Tak jak zawsze Wam powtarzam, rozsyłajcie te kody wśród swoich znajomych, gildi, gdzie się da, no bo jak widzicie później to daje takie efekty, że ta liczba użyć tego kodu jest no przepotężna. Także pięknie Wam oty... no, za to dziękuję. Tu, jakby myślę, że działamy w obie strony, bo dużo osób mi dziękuje, że właśnie używam moich kodów. Bo, na przykład, dzięki mnie wrócili do tej gry, czegoś tam się dowiedzieli, jakiś podstaw z tych moich poradników i tak dalej. Więc myślę, że to jest naprawdę fajne. A oprócz tego, będę starał się dla Was załatwiać. Oczywiście, więcej tych kodów to jakby oczywiste, no ale mimo to, jakieś może kody specjalne, jakieś konkursy zrobić, czy coś takiego. Mam w głowie pewien konkurs w ogóle, co mogę zrealizować. Myślę, że on będzie dość fajny. Będzie taki dla widzów, którzy faktycznie są na tym kanale od dawna yy, i wiedzą mniej więcej co się dzieje, ale to jeszcze jak dostanę jakieś kody, na przykład dla was, to wtedy może ten konkurs wejdzie w życie, jakieś takie luźne do rozdania na typowo na grzyby. To jeszcze wszystko w swoim czasie musicie śledzić Discorda, musicie śledzić kanał przede wszystkim musicie śledzić teraz Instagrama też i będziecie na pewno wiedzieć, jeżeli coś takiego się będzie działo. Więc jeszcze raz pięknie wam dziękuję za wszystkie użycia tego kodu, śledźcie kanał, bo kodów na pewno będzie więcej, czy to na. Nowe serwery, czy dla wszystkich, więc musicie być na bieżąco i chyba wszystko. Dziękuję, oczywiście, pięknie. Raz jeszcze, już chyba trzeci albo czwarty, ale mega jestem wam wdzięczny, bo powiem wam, że jak przeczytałem tą liczbę, to nawet się dopytywałem, czy to na pewno nie jest pomyłka, no bo sam byłem pod wrażeniem, że te 10 tysięcy osób może tak naprawdę tego kodu użyć nie, więc, więc jakby no bardzo bardzo dużo dobra to chyba tyle tak jak mówię dzisiaj taki odcinek krótki podgadankowy żeby wam powiedzieć po pierwsze o instagramie po drugie żeby wam podziękować za to wszystko za, ten, za te używanie tych moich kodzików no i co jutro myślę że już normalny odcinek tutaj na wojowniku jak widzicie dzisiaj fajna, fajna sytuacja bo trzy książeczki czyli to jest 300 milionów expa oprócz tego jutro będzie nowy poziom, czyli to już będzie 490 i myślę, że jutro, bo sprawdzałem na DSF Tulsie, mam jakieś fajne procenty na lożki, więc może jutro z tego wojownika jakieś tu loszki ponagrywamy, może jeszcze Wam nagram z Druida na czwartek, zobaczymy jak to tu generalnie będzie wyglądać. No ale tak jak mówię, dzisiaj taki krótszy odcinek pogadankowy, po pierwsze podziękowania, po drugie Instagram. Wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o wbijaniu na tego Instagrama, zostawcie tego followka, zdaję sobie sprawę, że nie, nie każdy używa, ale możecie tam w bit zostawić, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jak już wam się, was się tam troszkę zbierze, to wtedy zacznę coś działać, zacznę coś wrzucać i tak dalej. Yy, póki co reklamowałem go tylko chyba na. Chociaż nie, no w zasadzie to reklamowałem go na Discordzie, na karcie społeczności, więc w zasadzie tylko na filmie jeszcze o tym nie wspominałem, no ale jednak film to jest chyba największe takie dotarcie, że tak powiem do reszty, więc zostawiajcie tam tego followa i dziękuję oczywiście za uwagę, za oglądanie, wbijajcie też na Discorda dla widzów, na Twitcha i możecie jeszcze zostawić suba z dzwonem, kto tego nie robi i lajka, pamiętajcie o tym, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!